Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj chciałabym wrócić do pracy z młodym koniem. Przedstawię Wam pracę z Batalką po naszej przerwie 6-miesięcznej, więc zapraszam Was do oglądania. Przerwa była spowodowana tym, że Batalka skończyła 3 lata w lutym i przygotowywałam ją do tego, by zapoznała się z siodłem, do pracy na ląży i właśnie pod koniec października pierwszy raz po przerwie wzięłam ją najpierw na ląże, żeby zobaczyć jak się zachowuje, było wszystko fajnie i drugi raz pojechaliśmy do lasu. Zwykle ważne w pracy z młodym koniem jest obserwowanie go, patrzenie na co jest gotowy i na ile możemy sobie pozwolić w danym momencie. Ja z Batalką rozpoczynam pracę w galopie w terenie, tak żeby ona naturalnie chciała galopować za koniem z przodu, by nie wchodzić w konflikt z nią. Nasze treningi będą teraz naznaczone tym, że będziemy dużo właśnie pracować w lesie, by się prostowała, by uczyła się naturalnej dążności ruchu naprzód. I nie ukrywam, że po pierwszym galopie, bo dopiero pierwszy raz w życiu na niej zagalopowałam właśnie w terenie, jestem zachwycona tym, jak ona bardzo lekko, bardzo fajnie galopowała, poszła za doświadczonym koniem z przodu bez większych problemów. Udało nam się zrobić 2 galopy, jeden galop na prawą nóżkę, drugi galop na lewą nóżkę. Więc zaliczam ten wypad jak najbardziej do udanych. Na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Życzę Wam wytrwałości i spokoju w pracy z młodymi końmi. No, nie ukrywajmy, w pracy z młodymi końmi niezwykle ważne jest doświadczenie i znajomość tego, jak się zachować w pewnych momentach. Batalka niezwykle mnie cieszy i mam nadzieję, że w przyszłości będzie cieszyć też innych jeźdźców i zaawansowanych, i początkujących. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia!